Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, wszystko się zgadza. Witam Was serdecznie w zakupach. Mam kilka rzeczy do pokazania, które gdzieś już tam może na Instagramie część osób widziała, więc jak mnie obserwujecie, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Jak to oglądacie? Nie, to już chyba ten konkurs się skończył, chociaż może, nie wiem. W każdym razie warto obserwować mnie na Instagramie, bo tam się jakby czasem dzieją pewne rzeczy, które na vlogach są dopiero po czasie, albo pokazuję tylko na Instagramie. Także jak coś, to zapraszam. Tutaj jestem, link też jest zawsze w opisie. Więc moi drodzy, bez przedłużania, trzy rzeczy ubraniowe, z tego dwie Wam pokażę, bo jedna to biustonosz i nie czułabym się komfortowo tutaj tak wyskakując w prezentacji. Więc na początek sukienka. Sukienka, którą właśnie na Instagramie Wam już pokazywałam. To jest taka koszulo-sukienka, która tutaj właśnie ma dyndający pasek, bo chcę Wam pokazać, jak ona wygląda w całości. I ona kosztuje, uwaga, zawrotne 24 albo 26 funtów, także no, śmieszna cena jak dla mnie. I to jest taki krój sukienki, który ja szukałam w zeszłym roku, ale nie mogłam znaleźć, czyli taka właśnie lekko jakby taliowana koszulo sukienka, dłuższa, bo ja lubię taką długość, bo ja nie lubię swoich ud i gdzieś kolan, zresztą już moje kolana mają twarze, wyglądają dwie sowy, więc chciałam właśnie coś takiego. I na Instagramie właśnie u mojej klientki zobaczyłam, tak naprawdę u Krysi, podlinkuję Wam też tą rolkę w opisie na dole, i zobaczyłam i mówię, kurde, jaka fajna sukienka, zamawiam, i zamówiłam w trzech rozmiarach z odbiorem w Matalanie, bo to jest sukienka z Matalana, tak, nie wiem, już powiedziałam, 24 funty kosztowała, także naprawdę śmieszne pieniądze jak za taką sukienkę, i zamówiłam 16, 18 i 20, to jest rozmiar 20, i zobaczyłam się, jak ta 20 wygląda. O, mogę tak ruszać rękami, tutaj mi się nic nie rozchodzi, bo to są takie właśnie guziczki. Długość, ja mam 1,70 m, jest dla mnie taka powyżej kostki, i tutaj właśnie dać to takie lekkie taliowanie, plus dodatkowo jest tutaj jeszcze właśnie taki pasek. Właśnie tam widziałam, że kryje się właśnie modelka jakby z przodu wiązało. Myślę, że z tyłu też można, ale jakby na takiej wysokości jest tutaj to wiązanie, że myślę, że mi jeszcze jakoś mnie bardziej nie poszerza, tylko wtedy automatycznie troszkę się te guziki chowają. Jedyne co, to nie ma kieszeni, no ale nie odczuję od sukienki z Matalana za 24 funty kieszeni, bo to już byłby chodzący ideał, więc tak wygląda, proszę bardzo, tutaj ma taki ruch, myślę, że będzie fajna na upał w lecie i na zwiedzanie, bo po wiadomo, rajtko getro, majtki to takie, żebym sobie nie obtarła ud, bo już idę, to po prostu jestem już cała sklejona, to są to takie z czego? Takiego są sklepu z New Looka, co Wam pokazałam już 2 lata temu. Także tak wygląda, ekstremalnie Wam polecam, bo myślę, że chyba nie ma innych kolorów, przynajmniej nie wiem, nie wydaje mi się, no bo tutaj tylko te kieszenie. Gdzie są kieszenie? Ale poza tym myślę, że naprawdę jest świetna. Oczywiście pasek można zmienić, tutaj są szlufki. Bez tego paska myślę, że trochę jednak jest zbyt taka oversize'owa i latająca, bo jakby mój problem jest taki, że tutaj jak ja nie chciałam, żeby coś było tutaj opięte, bo tam mieć sukienkę na wygodnie, bo w 18 też było ok, ale już jakiś takich, wiecie, nie żebym chciała robić pajacyki czy przysiady w sukience, ale po prostu tutaj tak do ruchu była wygodniejsza, bo mi się nie stresowała, że coś mi się tutaj będzie rozchodziło. Może jak jesteście podobnej postury do mnie, ale macie mniejszy biust, no to na pewno w mniejszym rozmiarze też będziecie wyglądały lepiej. Plus ona tutaj właśnie na te brzuchate części, myślę, że dla mnie jest ok. Ale załóżmy, że przez tydzień nie jem chrupek, no to podejrzewam, że ta opuchlizna chipsowa mi by zeszła, więc to wcięcie w talii by było. Więc może stojąc w tej sukience, link jest w opisie na dole, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam, i przybiorę się, żeby pokazać Wam drugą. Już Wam to od lat mówię, że w Marks & Spencer można się mówić na darmowy bra fitting. Wchodzicie sobie na stronę, na przykład tutaj w Peterborough, na Google, Marks & Spencer, Peterborough, bra fitting appointment, tak? No i znajdujecie w waszej dzielnicy, w waszej okolicy właśnie taką usługę. Jest ona darmowa, do niczego Was nie zobowiązuje, i ja już kilka lat temu poznałam swój rozmiar biustonosza. Bardzo dobry timing, bo przyszło moje zamówienie z butami, także przymierzymy sobie je też zaraz, ale wracając do biustonosza. Bardzo mi się spodobał ten konkretny właśnie model, bo jest piękny. Ja lubię właśnie takie cienkie, gdzieś tutaj właśnie przy biuście może usztywniane, i taki, ja mam już chyba z tego błękitny i chyba miałam jeszcze kiedyś jakiś, nie wiem, cielisty, ale chyba gdzieś w pralce mi się zahaczył, mi się trochę poprół, ale bardzo
bardzo ładny kolor. No wiecie, że teraz na zieleń to mam po prostu taką fazę, plus jeszcze wszystko kwitnie, dookoła jest zielono i tak dalej, więc jakby ten zielony to jest taki mój go-to kolor. Muszę powiedzieć, że teraz mam fazę na szałwie, zdecydowanie. Także bardzo ładny biustonosz i on kosztował 22 funty, ale chyba wtedy miałam na aplikacji Mark & Spencer jakąś zniżkę na 15%, więc powiedzmy te 3 funty był tańszy, 3 z hakiem, także spoko. Więc jeśli bielizna, to Wam bardzo polecam właśnie tutaj pójść na bra fitting, zwłaszcza jeśli macie większy biust lub nawet jeśli tego biustu nie macie i chciałobyście sobie właśnie te cycuszki tutaj gdzieś tam zrobić, stworzyć, żeby one były takie nagle się coś tam, wiecie, wykluło, to też są naprawdę fajne biustonosze. Ja absolutnie już zrezygnowałam z takich usztywnianych, ale zamówiłam sobie jeszcze jedną rzecz, jak mi to przyjdzie, to Wam w vlogu pokażę. Pamiętacie może rok temu, jak jechałam z Ewą do Paryża, to był po prostu nieziemski upał, ukrop i po prostu co były najbardziej gorące dni w moim życiu, to na ten wyjazd miałam taki top z wbudowanym biustonoszem z marki Uniqlo. Ja Wam podlinkuję tutaj w opisie na dole, bo może któraś z Was w najbliższym czasie się wybiera na takie jakieś wyjazdy, gdzie będzie trochę cieplej i powiem Wam, że ja wielokrotnie gdzieś tam próbowałam nosić takie biustonosze, w sensie bluzki z wbudowanymi biustonoszami, mierzyłam je, ale po prostu no mój biust się w nic nie mieści, wyglądało to po prostu masakrycznie źle, ale to jest Uniqlo, ja noszę rozmiar XL, jest jeszcze XXL, to nie są jakieś długie bluzki, bo one się tak gdzieś kończą, powiedzmy, że jeśli mam spodnie z zwykłą talią, to może kawałek skóry mi widać, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo naprawdę rewelacyjnie wyglądają, no może ktoś mi nosi biodrówki, no to wiadomo, będzie Britney Spears. 20 funtów, 19,90 i są przeróżne kroje, są takie nawet ala bluzki tuby, że można odpiąć całkowicie mi tutaj wolność, są przeróżne, zobaczcie sobie na Uniqlo właśnie t-shirt bra czy coś takiego i one są po 19 funtów i w zeszłym roku właśnie to był mój po prostu najlepszy zakup ever, bo na upał, na ukrop, też byliśmy w Warszawie, to też było jakieś 30 parę stopni w sierpniu i też właśnie to mnie uratowało, bo rewelacja, więc jak biustonosze, to jak już to takie cieniutkie kredzi tylkowe, tutaj mi jeszcze nie poszerzają, nie pocą mi się w ogóle tutaj dziewczyny, plus dodatkowo właśnie bluzki z wbudowanym stanikiem, to jest game changer. Ja Wam to bardzo polecam, bardzo polecam. I są od XS-ki właśnie do XXL-ki, także nawet ja tam coś znalazłam, bo dla mnie Uniqlo ogólnie to jest sklep, gdzie można znaleźć fajne rzeczy, ale tam nawet największe jakościowo, największe rozmiarowo takie klasyczne basiki, powiedzmy takie jak, nie wiem, lubię Skos czy z Arket, to na mnie po prostu one są za małe, no bo jednak to jest sklep stworzony dla, wiecie, no z takiej części świata, gdzie ludzie są raczej szczuplejsi i tam XL-ka wygląda inaczej niż XL-ka tutaj. Czy ja się coś nagram? Albo ktoś puka, albo ktoś dzwoni. Jak już widzę, że dzwoni szkoła, to raz mam atak serca, ale nie, wszystko jest okej. Nie marynarka, tylko kamizelka. Kamizelka, myślę, że może niekoniecznie tego zestawu, które mam teraz, bo założyłam po prostu na szybko, byle co, żeby Wam ją pokazać, chociaż tak nie za bardzo ją widać, też nie mam w aparacie, ale jakbym chciała, to bym się mogła w niej zapiąć nawet tak o i powiedzmy na upał, gdybym miała jakiś fajny stanik, to też można byłoby tak samo jako bluzkę to założyć, ale ja bym się nie czuła komfortowo. Chcę nosić ją właśnie tak w ramach powiedzmy takie dodatkowe ekstra narzutki i myślę, że to będzie fajnie wyglądało jakieś takie na bluzki, takie właśnie gładkie, z krótkim i z długim rękawem, może nawet na jakieś dłuższe koszule, nie wiem, na pewno znajdę na to sposób, bo mówię, bo ten vibe na kamizelki mi się bardzo podoba i jeśli na przykład też macie ubrania, które lubicie, które Wam się podobają, które Was ekscytują, ale nie do końca wiecie, jak je nosić, to ja polecam zrobić tak, jak ja właśnie robię, czyli po prostu wejdę sobie na Pinteresta i zobaczę, jak to dziewczyny stylizują. I tyle, bo pewnie te rzeczy mam w domu, tylko po prostu nie wiem, że to mogę tak połączyć. A co robi największą różnicę? Akcesoria przede wszystkim. Dobra, musiałam się przebrać, bo stwierdziłam, że potrzebuję czegoś jaśniejszego, jakiegoś koloru. To jest bluza, którą kupiłam ze 3 lata temu na ASOSie. Pięknie podbijam moją tęczówkę, ale nie chodzi mi teraz o podbijanie tęczówki, chodzi mi teraz o takie story time zakupowe. Ja to, powiedzmy, już ten filmik nagrywałam, jak to zamówienie mi przyszło i w emocjach cała opowiadałam, dlaczego nie polecam tego sklepu i ogólnie dalej go nie polecam, ale już teraz może to bez aż tak dużych emocji powiem Wam o co chodzi.
Mianowicie, wielokrotnie gdzieś mówiłam Wam o tym, że jestem posiadaczką właśnie takiej torby podróżnej z Louisa, rozmiar 45, ale gdybym miała kupować jeszcze raz, to kupiłabym 60. Z tego względu, że 45 jest fajne jako taka właśnie weekendowa, letnia kabinówka czy mała torba, bo to naprawdę za dużo nie wejdzie, bo jeśli już tam wsadzę na przykład kosmetyczkę i kilka rzeczy, to już tam naprawdę połowa miejsca jest zajęta, a gdzie reszta? Więc naprawdę to jest taka torba, że niektórzy widzą, że nawet na siłownię noszą. Myślę, że jak zacznę chodzić na siłownię, to też będę na siłownię nosiła, żeby była po prostu częściej w użyciu. Ale tak poważnie mówiąc, to marzyła mi się 60 i marzyła mi się taka właśnie pre-love, taka z drugiej ręki, może taka, wiecie, już nie wiem, 10-20-letnia, udało mi się kupić tą torbę, ona z 92 albo 93 roku, czyli no już te 30 lat skończyłam, co naprawdę, jak na nią patrzę, to uważam, że wygląda naprawdę rewelacyjnie, ma jakieś takie delikatne znaki czasu, ale kosztowała ułamek ceny niż te takie nowe i właśnie ze sklepu. Jakiś czas temu Wam wspominałam, że są takie sklepy właśnie jak Luxury Promise, który jest w Londynie, Bagista, który jest w Londynie, i to są sklepy, gdzie gdzieś już też tam byłam, jakby kojarzyłam vibe, asortyment i tak dalej. Jest też taki sklep online jak Westie Collective, który mnie w ogóle nie interesuje pod kątem kupowania takich rzeczy, jakoś tak, no nie wiem, po prostu jakby nigdy tam nie chciałam nic kupić. I też jest sklep właśnie, gdzie ostatecznie zakupy swoje poczyniłam, mianowicie Lux Collective. To oczywiście mi mieli Westie Collective, Lux Collective, czy ja dobrze coś mówię, czy nie mieszam. Więc od ponad roku po prostu regularnie, czasem kilka razy w tygodniu, czasem codziennie po godzinie 18 sprawdzałam właśnie ich ofertę, bo widziałam, że mają w takim budżecie właśnie, jaki mnie interesuje, tego typu torby, bo nowa po prostu już kosztowała tak dużo, że stwierdziłam, że nie, wiem jak ten materiał się dobrze nosi i wiem, że naprawdę mogę kupić sobie coś takiego, wiecie, już używanego, że tak powiem, co będzie równie rewelacyjne i nawet będzie wyglądało jeszcze lepiej, bo moim zdaniem właśnie takie 10, 20, 30-letnie torby wyglądają naprawdę rewelacyjnie i kupiłam 60. Patrzcie, ona jest po prostu gigantyczna. W nowej macie takie bardzo jasne te rączki, tutaj te wykończenia. Wiadomo, z czasem to się robi miodowe. Nawet tutaj jak mam tą kosmetyczkę swoją, gdzie mam zawsze na wierzchu takie kosmetyczki, co używam na co dzień, to kiedyś ten dzyndzel tutaj też był miodowy. Z czasem stał się już taki bardziej właśnie karmelowy. No i tutaj jest tak samo. Tutaj odrobina ciepła, wilgoci, czy deszcz popada i to już się robi właśnie takie ciemniejsze. Więc jeszcze zostawiłam tą, wiecie, tą taką, można powiedzieć, jak to się nazywa? Metkę, powiedzmy od nich. I zależało mi też na torbie, która będzie z paskiem. No i tutaj ona ten pasek ma. Naprawdę są jakieś takie ślady noszenia, użytkowania, ale dalej uważam, że nawet to złoto tutaj wygląda świetnie. No i też mi się marzy, że będę przy okazji gdzieś w Londynie, żebym tutaj sobie po prostu też zrobiła hot stamp, bo jak wiecie, ja kocham rzeczy personalizowane i to też będę chciała, żeby było spersonalizowane. No i tak wygląda ta 60. To już jest torba, gdzie naprawdę wejdzie dużo i to jest torba, która w tym roku na pewno sporo fajnych miejsc zwiedzi. Nie planuję jej jako torby, którą będę nadawała do tego, do samolotu, absolutnie nie. To chodzi taka na nasze tutaj wyjazdy, wyjaździki mniejsze i większe. I w środku ona jest tak napchana, bo w środku po prostu mam tą swoją 45 sezoną. Mam jeszcze tutaj tą, którą chcę sprzedać. Nie wiem, czy ktoś wie o tym, czy nie. Ja już na Vinted tego nie wystawiam, bo jakoś boję się to robić. Ale mam właśnie tą multi poszet do sprzedaży, która jest w rewelacyjnym stanie. Naprawdę, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można się odezwać, bo chętnie właśnie wolałabym tak prywatnie odczytać, albo ktoś, nie wiem, tutaj przyjął, ją odebrał, czy ja mogę gdzieś ją zawieźć i właśnie dostarczyć do rąk własnych. W ramach gratisu dorzucę do tego analizę kolorystyczną albo dwie. No zobaczymy, kiedy ktoś się odezwie. Także jak ktoś jest zainteresowany, to dajcie znać. Oczywiście cena będzie niższa niż nowa, ale też no, nie będzie w zasadzie za połowę ceny, bo ja wolę nawet ją zostawić i poczekać, bo ja za jakiś czas i tak ją sprzedam. A może na nowo stwierdzę, że się w niej zakochałam i chcę ją nosić. Ale wiem raczej, że Speedy 25 to jest torba, którą
którą uwielbiam i tej multiposzetki po prostu już nie potrzebuję. No, drugi raz bym jej nie kupiła, może tak, bo jest fajna, ale już nie na teraz dla mnie. Także któraś z Was by chciała w idealnym stanie, torebkę oczywiście mam rachunek, mam wszystko, to można się odezwać, można przejść na analizę, mogę do lądzenia przywieźć czy coś. Także nie, coś to po prostu dajcie znać. I ja ją chyba wystawiałam za 1450 i myślę, że na pewno ta cena nie będzie niższa, bo ona myślę, że już albo bez 30 funtów 2000 kosztuje, albo już może nawet więcej, bo nieco chwilę ceny podnoszą. Więc ogólnie torba jest zajebista i rewelacyjna, ale sklepu Lux Collective Wam bardzo nie polecam. Już Wam powiem dlaczego. Złożyłam zamówienie, przeszczęśliwa i tam jest taka oferta, że jeśli od poniedziałku do piątku do godziny 15 zamówicie, to i tak płacicie za dostawę 9,99, ale jeśli zamówicie między poniedziałkiem a czwartkiem, to macie next day delivery zapewnione. No mówię, dobra, kupiłam to w piątek po 18, pewnie będzie wtorek, środa. Minął tydzień i to był jakiś taki tydzień właśnie ten poremontowy, że tu się dużo działo i tak dalej i gdzieś to mi wyleciało z głowy i w pewnym momencie tak sobie myślę, mówię, kurde, gdzie jest moja torba, gdzie jest moja torba? Mówię, teraz zbliżał się za jakiś czas wyjazd do Jorku, mówię, do Jorku ją wezmę na jej pierwszy wyjazd, żeby się oswoiła, ale nie przyszła ta torba. I ja, żeby Was nie skłamać, oni się tam sami nie kontaktowali, że tam jest z ich strony coś nie tak, ale ostatecznie ja wymieniłam chyba 3 maile i pisałam 2 razy na czacie, tam na stronie, bo tam o konkretnych godzinach jest taki live chat z pracownikiem i cały czas było, o przepraszamy, jakiś tam było błąd tam z systemem, zamówienia coś tam nie doszło, to jest procesowane, do tam 5 dni czy tam 7 to dojdzie. Mówię, dobra, czekam. Później znowu piszę, że już tak na zasadzie, że byłam taka podirytowana, bo mówię, chciałam ją przed wyjazdem i znowu było, że jakiś tam błąd i ona nie dojdzie i do 10 dni. So, myślę, co jest do cholery? Mówię, dlaczego ona nie przychodzi? Domyślam się, że w innym miejscu jest, nie wiem, może budynek, w sensie magazyn, w innym miejscu jest osoba, która tam pisze i to sprawdza. Cholera wie, aż tak tego nie, wiecie, nie dociekałam. Ale ostatecznie po 3,5 tygodnia ona do mnie ostatecznie dopiero dotarła, ponieważ kiedy była ta ostatnie powiedzmy 2 dni w tych wcześniej obiecanych 10, że ona ma przyjść, to ja do nich znowu już tak naprawdę tak, no niemiło napisałam, że przepraszam bardzo, gdzie jest moje zamówienie i w ogóle pytanik. I się okazało, że ta torba, którą ja kupiłam, coś z nią było jednak nie tak, ale w tym samym czasie przyszła im ta torba, która jest jakby identyczna. Chyba był rok różnicy, bo jedna właśnie była 92 rocznik, druga 93 i już było powiedziane, że ona właśnie jest w takiej samej kondycji, chyba nawet ta była excellent condition, tamta była good, że cenowo właśnie chyba, że to samo i że powysłali mi właśnie zdjęcia wszystkie dookoła, z zewnątrz, ze środka, wszystko tam pokazane było. I że jeśli zaakceptuję tą torbę, to ona właśnie będzie wysłana i już będzie na drugi dzień u mnie. I ostatecznie tak się właśnie stało i przy tym pisaniu właśnie, że miało być next day delivery, to oni mi oddali te 9,99 na konto od razu i później, żeby w ramach rekompensaty po tych chyba, przy tym drugi kontakcie z nimi, że przepraszam, gdzie jest ta torba do jasnej anielki, jeszcze mi to nie doszło, to chyba mi 40 funtów też jakby rekompensatę zrobili, więc ostatecznie jeszcze tam były gdzieś, ja wiecie, jestem królowa promocji i kodów zniżkowych, też sobie wpisałam właśnie w Google, wpisałam sobie właśnie Lux Collective Offer czy Discount czy coś takiego i wyskoczyłam jakaś strona, gdzie właśnie było niby minus 30 funtów na zamówienie i faktycznie ten kod skądś się skopiowałam i on zadziałał, więc automatycznie może powiedzieć, że 70 funtów mniej za nią zapłaciłam, bo miałam darmową wysyłkę, ale czekałam na nią 3,5 tygodnia. I ogólnie ta obsługa, nie byłam z tego zadowolona, bo to były moje pierwsze i ostatnie zakupy. Sama torba jest rewelacyjna, po prostu nie mogę czekać, jak ją zapakuję i będę mogła właśnie sobie wziąć 60 i 45 na dziś na wyjazd. Różnica jest taka, że ta jest po prostu 15 cm dłuższa i też jest wyższa, po prostu jest większa. Ale no, jeśli coś bym kupowała na takiej stronie typu właśnie, gdzie są rzeczy takie niepotrzebne, luksusowe z drugiej ręki, to oczekiwałabym o wiele lepszego serwisu niż dostałam, a to co chwilę ja musiałam do nich pisać i się prosić, dopytywać, gdzie jest coś. To nie było zamówienie, wiecie, za 20-30 funtów, tylko naprawdę za w sumie to chyba tam ponad 700 funtów ona kosztowała, niecałe 800, ale tam minus odliczenie tych wszystkich, później dyskont po kolei, więc ogólnie lepiej kupić taką używaną, moim zdaniem, bo naprawdę można trafić na rewelacyjną.
ale może niekoniecznie w tym sklepie. No i tam tak wyglądała ta moja właśnie przykra historia, bo wiecie, ja zawsze to powtarzam, nienawidzę, bo to jest słowo takie najbardziej, rozumiem co znaczy słowo nienawidzę i zawsze powtarzam, że nienawidzę marnować czasu na rzeczy, które powinien na przykład, nie wiem, ktoś się tym zająć. To nie powinnam ja co chwilę do nich pisać, nie powinnam się ja stresować, wydając takie pieniądze. Więc jakby to jest dla mnie takie, że właśnie, nie wiem, kogoś o coś proszę, ktoś czegoś nie robi, ja muszę jeszcze raz dopytywać, coś robić, albo coś zrobię, ktoś o coś zacznie, to odwołuje, marnuje swój czas, to tego wręcz nienawidzę. To po prostu na mnie działa jak potrójna czerwona płachta na byka. I tutaj właśnie z jednej strony miałam takie, no w końcu albo mi oddadzą pieniądze, albo mi wyślą, albo zobaczą jak to się rozwiąże, to nie jest koniec świata, ale to jest taka sytuacja właśnie dla mnie, która mnie jakby nie napawa za bardzo jakimś takim, wiecie, no, entuzjazmem, ale swoje, patrzcie, jak w ogóle mam długie włosy, ale swoje właśnie gdzieś tam, wiecie, chciejstwo zaspokoiłam i tak naprawdę jestem przeszczęśliwa i mówię, usatysfakcjonowana, więc teraz może przejdę do zakupów takich makijażowych. Ten film trwa po prostu, nie wiem, milion godzin już mam wrażenie. Ale dobra, moi drodzy, więc tak, ostatnio kilka rzeczy do mnie trafiło, kilka rzeczy kupiłam, jeszcze przypadkowo dzisiaj to zamówienie częściowe, bo chyba zamawiałam w sumie 4 czy 5 tych par butów do przymierzenia, więc teraz kosmetyki, zaraz jeszcze przymierzę buty i pokażę wam, czy coś sobie zostawiam, czy nie. Więc tak, kto mnie zna, kto mnie ogląda, może tak, to wie o tym, że ja jestem osobą bardzo wierną, jeśli chodzi o produkty, które mi się sprawdzają. Ja czasem kupię sobie coś, żeby tam przetestować, ale raczej wracam do takich sprawdzonych kosmetyków, więc kupiłam ponownie 3 produkty z marki Olaplex. I Olaplex to też myślę, że jest jeden z tych właśnie czynników, który sprawia, że moje włosy wyglądają dobrze. W zeszłym tygodniu w jeden dzień po prostu sobie zrobiłam tak, że dałam krok 0 na 10 minut. Później nałożyłam sobie 3 na jakieś, na cały dzień tak naprawdę, bo poszłam jeszcze spać w tym Olaplexie i na drugi dzień dopiero zmyłam. Także jeśli macie rozjaśnione włosy, to bardzo wam Olaplex polecam. Nie testowałam ci takich zamienników, odpowiedników i tak dalej, bo no po prostu lubię Olaplex i tyle. Ale patrzcie, jeszcze troszkę, jeszcze tak może do tyle, ile mi urośnie, z pół roku? Do końca roku już będę miała takie długie kłaki. Więc tak, moi drodzy, kupiłam sobie Olaplex Zero i teraz w końcu jest wersja z tym, z psikaczem, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I to jest właśnie taki primer pod 3. To nie jest dla mnie najpotrzebniejsza rzecz, bo ja na przykład wcześniej robiłam tak, że brałam sobie po prostu na szczotkę, dawałam ją pod wodę i tak lekko tylko te włosy zbliżałam i od razu to dawałam 3, ale mam wrażenie, że z tym zerem jednak ten efekt jest lepszy na włosach, że one są faktycznie takie bardziej sypkie, miękkie, nie kruszą się. Także Just My Look kupiłam, ale też dostałam później od jednej z was, już tego linka nie znajdę, bo to już było dosyć dawno temu na Instagramie wysłane, że jak ja za ten zestaw zapłaciłam chyba, kurde, teraz nie pamiętam, ale niewiele droższy był zestaw, gdzie jeszcze był chyba szampon i coś jeszcze, więc naprawdę można znaleźć na świetnych promocjach te zestawy, ale właśnie kupiłam po raz kolejny 0 i kupiłam po raz kolejny 3. Na różny okres mi to wystarczy. Raz na krócej, raz na dłużej, zależy jak często sobie właśnie Olaplex nakładam, ale naprawdę nakładam go taką ilość, że to co jakby na całego palca tak sobie tutaj wycisnę, to co mi wystarczy na jedną aplikację. I teraz przede wszystkim skupiam się tutaj też na tych moich frontach, bo tutaj mam te włosy najbardziej właśnie rozjaśniane i też na końcówkach. Jak kiedyś miałam taki właśnie balejaż po całości robiony, to na całe włosy tak troszkę więcej go nakładałam. Także jak miałam krótkie włosy, to też dawałam na całe, ale wtedy były krótkie, więc inna długość idzie na takie włosy, inna jak jest ich 2 razy tyle. Ale ogólnie bardzo polecam, bo to jest produkt wydajny i naprawdę jest różnica widoczna. Kiedy używałam tylko tonery i miałam ciemne włosy, to też raz na jakiś czas, ale powiedzmy raz w miesiącu, nie raz w tygodniu ten Olaplex u mnie wpadał. Trzeci raz zamówiłam sobie też bonding olejek 7,
I tą siódemkę od razu zacznę sobie używać. Uwielbiam po prostu. Uwielbiam. I też na jakiejś promocji, na jakiejś zniżce znalazłam w sumie chyba na tej stronie OneBuy, czy gdzieś za 14,90 chyba z darmową wysyłką, także ja nie płacę pełnej ceny za Olaplex, absolutnie nie. I tutaj jest 12 miesięcy daty ważności od momentu otwarcia. Ja nie wiem, na ile on mi wystarczy, naprawdę nie mam bladego pojęcia, ale w tym, który mam aktualnie, mam tak dosłownie tak tyle, ale wiem, że to jest jakby wystarczająca ilość na wyjazdy, także tamten sobie już odkładam do mojej części właśnie półki, gdzie mam takie rzeczy typu travel size na wyjazdy, żeby nie brać pełnego opakowania, także bardzo Wam polecam. I ja po prostu robię tak, że jak mam włosy umyte, odciśnięte z nadmiaru wody, przed tam suszeniem, przed prostowaniem, to na wilgotne włosy sobie daję kilka kropli i też na włosy już takie wystylizowane. Dzisiaj nie mam nic tutaj na objętość, mam tylko ten szampon, który Wam ostatnio pokazywałam w ulubieńcach Pantene Volume i on mi się zaczyna powoli kończyć i też go kupię ponownie, bo to jest absolutnie moje odkrycie. To jest mój szampon, to jest mój szampon, także Olaplex ponownie kupiony. Kupiłam ponownie produkty z Benefit, nie z Benefit, czy jakieś coś miałam z Benefit, czy jakieś może pojedyncze kosmetyki, z Glossier. Korektor w odcieniu Very Light 4 i on mi pasuje tak teraz do takiego mojego naturalnego odcienia skóry, na przykład kiedy używam podkładu z Belle Illume 2 lub kiedy używam podkładu z Essence Stay All Day 008. Tak wygląda ten odcień. Ten, który używam teraz, już mi naprawdę taka resztka została. Mam jeszcze troszkę jeden ciemniejszy, to jest bardziej do samoopalacza, ale taki na co dzień, o patrzcie, tyle go zostało, kremowy, rozświetlający, krycie takie plus, które można też budować, no po prostu dla mnie the best of the best, także stwierdziłam, że zamawiam, zanim mi się skończy, żebym po prostu nie została, wiecie, bez korektora, bo mam inne korektory. Mam z Mario, mam jakiś Charlotte Tilbury, ale one mi tak nie odpowiadają, to jest mój ukochany, nie wiem, które to już opakowanie. Nie zliczę, ale uwielbiam i było tak, że darmowa wysyłka tam chyba była od 30 czy 40 funtów i coś mi tam brakowało, więc stwierdziłam, że sobie po prostu zamówię pisak z Glossier w odcieniu Brown, czyli coś, co też używam namiętnie, po prostu to jest taki mój na zapas do wsadzenia, bo też nie chciałabym się pewnego dnia obudzić z takim, nie mam pisaka do brwi, gdzie ostatnio jechaliśmy do Yorku i zachwycona, całą kosmetyczkę sobie spakowałam, że ludzie się właśnie wymalować, tam wypindrzyć i w ogóle iść na miasto i co? Nie wzięłam pisaka do brwi, czyli tej najważniejszej rzeczy, bo gdybym miała standard nie robić makijażu, na zasadzie idziemy na wakacje, nie maluję się, ale coś na twarz daje, to jest zawsze pisak do brwi. Więc bez pisaka do brwi mówię, no nie maluję makijażu, bo to wygląda po prostu tak idiotka. Także zrezygnowałam wtedy z make-upu i zamiast wyjść za godzinę, wyszliśmy za 10 minut. to było dobre. Produkt, który już kupiłam jakiś czas temu, ale Wam go nie pokazywałam w akcji, powinnam na początku może tego sobie pokazać, żeby być z tym na ustach, bo to jest coś, co myślę, że sporo z Was się zakocha, ale też sporo z Was może się bała tego produktu, jak go widziałyście. I to nie jest ten odcień Riri, który też mam na swojej chcieliście, ale na razie mam ten odcień Fuchsia Flex 12 od Rianki. I tutaj to wygląda jak trochę taki żuczek, trochę teraz takie przerażające. Ale ja Wam chcę pokazać, jak to wygląda pięknie na ustach z jedną warstwą. Bo dwie warstwy to już jest taki produkt trochę półtransparentny, który daje kolor. Nie mam teraz nic na ustach, to jest mój naturalny odcień, moja czerwień wargowa. I kolor po prostu, no, mówię, ja to widziałam gdzieś na TikToku, dziewczyny pokazywały z jaśniejszą i ciemniejszą karnacją. I mówię, do zimnych typów kolorystycznych to będzie petarda. Także patrzcie, patrzcie teraz. Na początku jest trochę taki strach, bo to jest takie intensywne, ale to, co mam tylko na aplikatorze, wystarczy mi na całe usta. Piękny. Piękny produkt. Niewielka ilość, równomiernie, ale go rozprowadzi, że nie ma żadnej takiej smugi. Nie lepi się, nie zbiera się tak taki farfoc i od razu, no to jest taki kolor właśnie różowo-fioletowy. Mówię, ten efekt można budować, błyszczy się po prostu cudownie. Dodatkowo bardzo ładnie zęby wybiela, bo mam właśnie taką zimną bazę i uwielbiam, po prostu uwielbiam. Na początku tak mówię, tak na słoczu, patrzcie, na słoczu, to jest takie, o wow, jakie mocno, ile to jest koloru, ile to jest wszystkiego. Można tak mocno ten kolor zbudować, ale przez to, że on jest właśnie taki, mówię, półprzeźroczysty, to on musi być dobrze rozłożony, żeby nie było takiego zacieku, bo właśnie trochę tego pigmentu w sobie ma, więc może już w nim zostanę, żebyście mogli mnie
oglądać, chciałam powiedzieć podziwiać, może nie, że podziwiać, bo to nie ma co podziwiać, ale naprawdę bardzo ładny kolor i ten odcień Riri też mi się ekstremalnie podoba i no, po prostu mam taki mega chcieliz na niego, bo ja bardzo lubię produkty to właśnie takie błyszczące i nie powiem może, że ten kolor można nałożyć bez lusterka, bo tutaj trzeba mieć pewność, że on jest równomiernie rozłożony, że nie ma tej takiej smugi, tego zacieku. Ale te pozostałe, na przykład Fussy i Fenty Glow, to uważam, że bez lusterka można jak najbardziej. Coś pięknego, coś cudownego. No po prostu Rihanna w błyszczyki to potrafi. Zamówiłam sobie też na chyba Notino, bo była rewelacyjna oferta. Puder, który myślę, że większość z Was zna, miała, może nawet do tej pory ma, a nie wie, że tam jest 12 miesięcy daty ważności, bo chyba nikt nie potrafi zużyć w ciągu roku meteorytów z Guerlain. Pamiętacie, który to był rok? 2000... Ja chyba na ślub miałam meteoryty, to w tym roku jesteśmy 10 lat po ślubie. Wow, w ogóle. Więc myślę, że to jakiś 14-15 rok, może nawet wcześniej te meteoryty, chociaż meteoryty to już chyba ileś tam lat temu miały swoje, nie tam, 20-30-lecie na rynku. To jest produkt, który naprawdę wiele pokoleń kobiet już zna. I ja tutaj mam się te meteoryty, niby tutaj tak może na dół pokazywała, bo znając moje szczęście, to one mi się rozsypią. Ja tutaj mam ten odcień A2 po prostu, Clair Light. Czyli te najjaśniejsze. I mam też ten puder teraz na buzi. I to jest taki puder, jeśli ktoś nie wie, wykończeniowy. Mam, Martyna moja robi tak, że ona, to jest jedyny puder, którego ona używa, ale ja używam go bardziej jako właśnie puder, nie taki setting, tylko taki wykończeniowy, czyli na koniec makijażu, że jestem spsikana, odbachlowana ten, to biorę sobie taki właśnie duży, puchaty pędzel i lecę właśnie z tymi meteorytami i to jak tak miękko, świetliście, z takim efektem Photoshopa, moja skóra wygląda na żywo i w aparacie, no to jest inny level. Bo są takie puder, na przykład tak z Hourglass, Veil czy Meteoryty, to nie są identyczne produkty, ale to są właśnie takie pudry wykończeniowe, które się daje dodatkowo na koniec makijażu, no chyba, że ktoś, nie wiem, wie jak zrobić bazę, zbudować, to można też tylko się nimi przypudrować, aż mi się zrymowało. Więc ja od kiedy, bo to już właśnie używam te maturyty, to nie jest tak, że one tutaj leżą i czekają, nie, nie, nie. Mam też je teraz na sobie, no to po prostu uważam, że skóra jest taka mega świetlista. Plus dodatkowo, wiadomo, miałam na czoło co robione, miałam chyba o tym Profilo, chyba też można mówić, chociaż nie wiem. I na pewno to też wpływa na moją skórę, jaką mam pielęgnację i tak dalej, jak wygląda mój makijaż, że coś sobie też tam robiłam, ale jednak ten taki glow wykończeniowy z pudru, no to są meteoryty, więc przypominam Wam, że kuleczki to jest coś, co cały czas jest na rynku i dajcie znać, czy miałyście, czy może, nie wiem, po mojej takiej recenzji, opinii Was zachęciłam. Chociaż uważam, że to są naprawdę bardzo dobre, to jest bardzo, bardzo dobry puder, który miałam nawet dwa opakowania, bo też kiedyś dostałam, miałam taką limitkę w różowym opakowaniu, porozdawałam to później. Już nie potrzebuję w sumie kartonika, także cieszę się, że do nich wróciłam, a kupiłam właśnie z tego względu, że jak byłam w marcu właśnie w Londynie i widziałam się z Martyną, to mówię do niej, mówię, jaki masz ładny tam podkład, jak ładnie twoja buzia wygląda i Martyna mówi, no meteoryty, ja mówię, dobra, mówię, przekonałaś mnie, wrócę do nich, także one od razu wędrują do mojej kosmetyczki. I tutaj jeszcze jedna rzecz, nie, jeszcze, dobra, przedostatnia rzecz, ale ten filmik będzie długi, mówię, tak mało mam, ale jakoś tak mi brakowało nagrywania, także mam nadzieję, że ten mój słowotok z zakupami przyjemnie Wam się też ogląda, bo mi się bardzo przyjemnie nagrywa. Bronzer z marki Natural Collection w odcieniu Sunshine, czyli bardzo ładny, właśnie takiej neutralnej, chłodnej tonacji, nie ma w nim nic pomarańczowego i bronzer jest bardzo delikatnie napigmentowany, naprawdę trzeba się trochę namachać, żeby go sobie nałożyć i ogólnie jest wygląda bardzo ładnie, jedyny jego minus jest taki, że ja myślałam, że to tylko taka pierwsza warstwa tutaj na górze, ale tutaj zaczęłam trochę drapać, bo chciałam sprawdzić i wydaje mi się, podejrzewam, że w całym produkcie są zatopione takie właśnie drobno zmielone kawałki takiego złotego brokatu, co dla mnie jest na zasadzie why po co, bo to mógł być naprawdę bardzo dobry produkt i też tutaj mamy 10 gramów, 12 miesięcy produkowany we Włoszech, bardzo podobnie zresztą jak ten z 17, który kupiłam we wrześniu. Opakowania mega podobne i tak dalej, że są praktycznie, nie powiem, że identyczne, no ale mega do siebie zbliżone.
Patrz, wyglądają kolory koło siebie. O, ten jest nawet trochę jaśniejszy, ale mam go też teraz na policzkach. On jak trochę szybciej kolor zostawia. Świetny, bardzo ładnie się utrzymuje. Można w nim ten efekt też budować, ale jednak na buzi widać tą taką, zwłaszcza pod światło, czy do sztucznego światła byłam w pracy, taką złotawą poświatę, więc jakby, no, nie powiem, że biegnijcie do Boots, są najlepszy za 2 funty bronzer. Nie, ten z 17 jest zdecydowanie lepszy, zwłaszcza właśnie ta dziesiątka. No ale myślę, że to po prostu sobie mieszała i będę używała. Także jest ok, ale to nie jest jakby kolejna taka mega świetna rzecz z drogerii za grosze. Tym bardziej, że dla zimnych typów kolorystycznych kupić bronzer w drogerii to nie jest łatwa sprawa, bo większość jednak tych produktów jest ciepła. No i teraz gwiazda kosmetyczna to zamówienie z Victoria Beckham Beauty. Zamówiłam 4. A, tu jeszcze jest jedna rzecz. Zamówiłam 4 kolejne kredki. Kredki od Victoria Beckham to są najlepsze kredki na rynku. To są kredki, którym się maluje jak masłem. Blendują się rewelacyjnie. Jeśli ktoś miał problem z malowaniem, to pokocha robienie kresek. Jeśli pracujecie z klientkami, nie wiem, macie warsztaty makijażowe, czy ogólnie robicie makijaże dla klientek, to bardzo Wam polecam, bo te kredki naprawdę Waszym klientkom pokażą, że można bezstresowo sobie zrobić piękną kreskę, a Wam też skrócą czas pracy. Świetnie się też utrzymują. Ja mam teraz odcień kokoa, czyli bardzo neutralny odcień brązu. Już ją miałam na Instagramie, ale wiem, że nie każdy jest na Instagramie. Więc jeśli chcecie sobie jakąś kredkę kupić, a nie wiecie, który odcień jest dla Was odpowiedni, napiszcie do mnie tam na maila czy na Instagrama, jakim jesteście typem kolorystycznym, bo wyślijcie mi zdjęcie swojej tęczówki. Czego robiłam analizę, to po prostu będę wiedziała, z jakiego maila to było wysłane. Ja Wam chętnie doradzę, bo to są kredki, gdzie można zadać właśnie piękny basic, bo są właśnie i czarne, chociaż czarne nie miałam, mam tą brązową. Mam też odcień fig, który jest bardzo taki właśnie komplementujący wiele tęczówek, ale zamówiłam właśnie kolejne 4. Tak naprawdę chciałam zamówić jedną, ale znowu się udało z tym kodem WELCOME15 mieć 15% zniżki, plus tam było, że do jakiegoś zamówienia powyżej jakiejś tam kwoty jest jedna kredka gratis, czyli tak naprawdę kupiłam 3 minus 15%, bo jedna była free, germaf. Więc już Wam je pokażę. Dziewczyny się ze mnie śmiały, że kolejne 4 kredki, ale one są takie, jeszcze powiem tak, że przez to, że mam teraz zrobione czoło i nie podnoszę za bardzo brwi, to mój makijaż wygląda teraz całkiem inaczej, bo też jestem teraz bardziej symetryczna przez to, że trochę tutaj dokładałam z tej strony i jakoś tak mam teraz chęć na podkreślanie tych moich oczu i robienie makijaży, więc stwierdziłam, że może te kreski. Już Wam zaprezentuję 4 kolory, jakie właśnie sobie zamówiłam. Także nie wiem, czy można jeszcze bardziej je zachwalić i polecić. No dla mnie to są po prostu najlepsze ever. Podnieśli jakoś ceny, bo jak my kupowałyśmy je w Londynie, to chyba były po 23 funty, czy 21, 21 na 23, później nagle był za 25 i teraz już są chyba za 30. Ale minus 15% zawsze mniej boli. Albo jakbyście, nie wiem, były w Londynie, to w Selfridges na przykład można kupić stacjonarnie. Także zawsze myślę, że lepsza jedna kredka niż jakieś pierdoły. Jakieś takie, wiadomo, moje, nie? Więc zacznę tutaj teraz pokazywać Wam. Wszystkim się bardzo podobają. Dwie z nich już używałam, pokazywałam Wam na Instagramie. Z jednej strony też jest taka gąbeczka, która się całkiem sprawdza do takiego właśnie blendowania. Na dole Wam będę pisała numerki. Patrzcie, to jest takie od niechcenia taki swatch zrobiony, bo chcę Wam właśnie pokazać te kolory, ale teraz, żeby... po prostu ten kolor mi robi dobrze. Jak miałam go na oczach, to mi tak podbijał tęczówkę, że po prostu szaleństwo. Nawet Andzie mówi, jaką masz kolorową kredkę na oku. Tutaj kolejna, jasna, piękna. To jest taki odcień Tiffany i byłam bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał na powiece, bo nieraz, wiecie, jest na swatchach, a na żywo, ale nie, na oku też wyglądała bardzo ładnie. I to jest taki właśnie taki Tiffany, taki bladziutki odcień, ale znowu, pigment przy jednym swatchu już ona jest widoczna, ale no mówię, tutaj Wam do tej bluzki teraz, patrzcie na to. I ja miałam właśnie przypudrowaną powiekę i jak sobie tą kredkę nałożyłam, dałam ją po całości, nie taką połówkę,
rewelacyjnie wyglądała, co dzień się utrzymywała, nic nie popękało, nic nie poschodziło. No, najlepsze kredki ever, naprawdę. Także przez tą zaczęłam znowu sprawdzać słocze i mówię, coś bym sobie może zamówiła. Także to są takie kolory, które bardzo moją tęczówkę komplementują. I teraz mam dwie, których jeszcze nie używałam. I jedną chciałam użyć, która inaczej wyglądała na żywo niż w tym, niż jak przyszła. W ogóle tak sobie myślałam, czy ja ją w ogóle zamówiłam. I to jest właśnie taka czarna kredka jakby ze srebrnymi drobinkami. I zobaczyłam, jak to będzie faktycznie na powiece wyglądało, bo tak po prostu widać, że to jest czarna kredka i są gdzieś te drobinki takiego właśnie srebrnego brokatu. I zależy oczywiście, jak światło pada, ale uważam, że tutaj jedyna rzecz, jeśli chodzi właśnie oczekiwania kontra rzeczywistość, to jak na stronie ona wygląda, a na żywo, no to jest jakby troszkę, no to z czegoś innego się spodziewałam, bo nie wiem właśnie, jak po wyblendowaniu, czy te drobinki zostaną. Nie wiem, także to jest taka kredka, że może nie do końca jestem zadowolona z tego koloru, ale formuła wszystko jest rewelacja. I tutaj jest jeszcze złota taka, jest jeszcze koper, jest miedziana, jest taka oliwkowa, ciemniejsze złoto, no po prostu to jest petarda. Sea Grey się odcień nazywa, aż akcentem powiedziałam z podekscytowania. I to jest po prostu srebrna kredka, taka metaliczna, która właśnie dla mnie, jako dla fanki srebrnej biżuterii, myślę, że po prostu zrobi mi mega przyjemność. Także na swatchu po prostu pigment jest rewelacyjny i nie dość właśnie, że ona jest taka... Patrz, ona jest no po prostu jak srebro ona wygląda, jak takie płynne srebro. Jest właśnie szara z dużą ilością właśnie takiego srebrnego, drobnego brokatu, który myślę, że będzie wyglądał rewelacyjnie, może. No masło. Nie mogę się doczekać. Także cztery kolejne. Czy były mi potrzebne? Nie i tak. Ale bardzo się cieszę, że właśnie mam teraz kolejne sztuki. I one są bardzo wydajne. Ja kreskę sobie robię naprawdę często. Może wam pokażę zużycie. Stara kontra nowa. No już trochę mi z niej zeszło, ale jak skończę tą brązową, to kupię pewnie następną. Także są już mówię, wszystkie bordowe, no przepiękne, oliwkowe, te złote, no coś niesamowitego. Także bardzo się cieszę i jeszcze bardziej się cieszę, że tutaj są właśnie jakby wzorniki i widać od razu, po który kolor sięgamy. Także yes. I jeszcze jedną rzecz kupiłam, którą już pewnie większość z was miała i już nawet zapomniała, że ją ma w tym, może gdzieś u siebie. To jest pojedynczy cień z marki Urban Decay Moon Dust w odcieniu Space Cowboy, czyli taki właśnie cień a la topper. Czekajcie, bo nadzieję nic teraz widać. O, coś takiego. I on ma taką... Fokus tu. On ma taką, opatrzcie, taką bardzo mokrą bazę. Nie patrzcie na moje paznokcie. Jak mnie Kozłowska zobaczy, to mi po prostu przeszci za te paznokcie. O, patrzcie, taką wygląda. I w zależności od tego, co mam pod spodem na powiece, to czasem wybijam jakby takie ciepłe tony spod tej bazy. Więc tutaj, jeśli ktoś ma bardzo zimną taką urodę i boi się, że coś ciepłego tam może przemycić, to tutaj myślę, że dając na przykład po całości bronzer na powiekę i to jako topper, to wtedy można to podratować. Ja wam jakiś następny filmiku pokażę, jak ten produkt wygląda, ale to jest po prostu efekt mokrej powieki. Nawet pod palcami ten produkt wydaje się mokry. No wygląda cudownie. Zaczynacie go oczywiście blendować, no to nie jest aż taka mocna ta baza, więc mówię, to jest kwestia tego, jak go aplikujecie, ale można go też zaaplikować tak, że ja nie wyglądam w nim na zmęczoną i chorą. Tylko mówię, tutaj to jest taki bardziej ruch jakby przeciągający, a nie wklepujący. No i teraz ja sobie jeszcze przymierzę te buty, zobaczę, co mi tam w ogóle przyszło, bo nawet nie wiem. Dobra, mierzę buty. Przyszło akurat mi tutaj gazele. I powiem wam tak, że to jest rozmiar 7,5 i mam wrażenie, że pomimo, że to są większe buty i tu niby mam więcej miejsca, to mam wrażenie, że one są węższe tutaj przy stopie, w środku. Ale patrzcie, jakie to dziadostwo jest w środku. Czy jak wy zamawiałyście te buty, to one też były takie odklejone. A tutaj jest rozmiar 7. Mówię, o ta siódemka, czekajcie, to mierzyłam. Była już jakaś taka lepsza, fajniejsza.
bo faktycznie nie są te buty ciężkie, ale tutaj, patrzcie jak to wygląda, więc jakby buty fail odsyłam. O, jeszcze chyba tam dwie albo trzy pary innych mi idą, bo właśnie rozbite zamówienie na kilka paczek. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało ten naprawdę bardzo długi film z zakupami. Ja się biorę może już za montowanie tego, wrzucam jak najszybciej i też zaczęłam dzisiaj nagrywać vloga, bo mam kilka rzeczy do poopowiadania. Także widzimy się z niego w kolejnym filmiku. Kciuk do góry, proszę, dla zasięgów, dla filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.